Siemanko widzowie, to jest film od... To z World of Tanks Blitz, film już nie było bardzo długo. A to co patrzyłem dzisiaj, to film z World of Tanks Blitz był jeszcze jak nie nagrywałem z głosem, więc całkiem długo go nie było. A więc teraz chciałem taki ogólny filmik właśnie z World of Tanks Blitz nagrać. Pamiętajcie, jeśli film wam się spodoba, subskrybujcie, lajkujcie. Szczególnie subskrybujcie jeszcze u Oriona, bo brakuje mi tylko 2 osoby do Q&A, czyli do specjalu. A tak to chyba lecimy. Ogólnie wiem do tej gierki chyba od paru miesięcy. Ogólnie znowu mój brat dalej ogląda jakieś głupie filmiki, więc przepraszam was za to, ale wiem od paru miesięcy na tą gierkę i już jest jakieś 20 bitów za 2 kamuflaże. Jeden taki, drugi taki. Ogólnie tutaj jeszcze macie jakiś prezent. I tutaj taki prezent macie. I tutaj ogólnie można dostać 5 czołgów różnych, może nawet 5 dostać. Jakby co... Ej, dostaliśmy czołga! Jakiego? 4! Nieźle! Ej, przepraszam was za mojego brata, ale oczywiście nic za to nie poradzę, po prostu jest jakiś upo, chyba od urodzenia, nie jestem pewny. Tutaj jest 4 i zobaczmy, czekajcie, co ja mogłem co trafić, bo już szczerze nie wiem co trafiłem, czekajcie. Trafiliśmy to, czyli 3, ale to tak czy siak gites, bo na to była chyba mała szansa. Dajmy, no 3, to jest ta, tak? Ten trójkąt. Na to był 1%, więc całkiem git, ale 50 tysięcy gwiazdek za taką skrzynkę. Ja mam takie 2, ale po co mi to, nie mam pojęcia. Pudełko jest takie jeszcze, które może to być 8, ale pewnie na to jest szansa. No właśnie, taka szansa. Oczywiście mój brat mi przeszkadza, no bo on nic nie ma do roboty. Możecie pisać w komentarzach Wojtek Nuba albo coś takiego, jakoś go obrażać, bo specjalnie mnie wkurza. Nie wiem, może coś tam napisać w komentarzu. A tak to ja teraz. A tak to teraz lecimy chyba z gierką, bo w sumie nawet nie ma co robić. To czego nawet nie wiem skąd mam, ale dostaliśmy 3, na którą była 1%, więc się cieszę. I lecimy tą 9. O, mam jeszcze jedno pudełko. Z takimi stylami. Nie wiem. Otwieramy. Tło profilowe puszyste, ale groźne. No, całkiem git. Oj, nie. Anuluj transakcję. Czyli, czekajcie, czy to była skrzynka z podglądem? Tak jakby. Nie, to była normalnie darmowa skrzynka. To spoko, dobra. Tutaj nic ciekawego, tutaj w czołgach. Tutaj nic darmowego już nie będzie. Co to jeszcze jest? Ogólnie mam 1800 golda, więc całkiem git. A na razie go oszczędzam. Tutaj jeszcze w czołgach za 29 zł macie... w sumie słabe jednak. Jednak słabe, myślałem, że lepsze to będzie, ale tutaj macie Szkodę z fajnym kamuflażem, bardzo fajnym. Bo wankiem, no i miejscem w garażu, więc git według mnie. No i tak, co tutaj jeszcze jest? Na pewno są skrzynki, więc sobie je od razu odbierzemy. Oby czołg. Aj, nie ma czołga. No szkoda, ale jaka była szansa na czołga, chciałem zobaczyć. No widzicie zresztą, jaka to jest szansa na czołga. Się nie dziwię, że go nie dropnąłem. A już jedną czołgę mamy, na którą też była bardzo mała szansa, więc się cieszę, nie? Tutaj jeszcze są takie rzeczy, awatarami, a tutaj z... Nie, też z awatarem, bo to jest z kamuflażami, tak? Tak, też z kamuflażami. Ten kamuflaż całkiem git, bo się jeszcze świeci. Ale nieważne, dobra, no to by było chyba na tyle z takich darmowych rzeczy. To są ogólnie moje wszystkie kamuflaże, jakieś inne syfy. Tutaj minus 60%, ale oczywiście to się tak czy siak nie opłaca.
Jakiż jakiś fajniejszy kamuflaż bym sobie zrobił. Wiecie, na 10, teraz mi się według mnie nie opłaca. A tak to ogólnie. Wiecie, no. Otwórzmy sobie taką jedną za 250. Ciekawe, co nam poleci. Serio, Avatar. Otwórzmy jeszcze raz. Ej! To jest scam! Dwa razy to samo. Serio! Serio, sam Avatar. Super. Ale dobra. Na testy nie. A gdzie były awatary tutaj? Awatar, no i mamy dwa takie, wymień. Czterysta. Za 200 zostawiam. Sztylety zostawiam. Zakuśmy, żeby jedną, jeszcze jedną otworzyć, no to otwórzmy jeszcze tą jedną, ale oby był fart trochę, chociaż plis. Dobra. Otwórz ostatnie, proszę, nie tło profilowe. Przewodnik dusz. Utala, no jaka była na to szansa? Przewodnik dusz. Bardzo mała, więc... Może wydałem dosyć dużo, ale chcę to zobaczyć. Spoko, gratulacje. Kamuflaż. Ja, ty, let's go! Nie jest jakiś bałwanka, jakiś kurde stacku. Ten przewodnik duży jest właśnie. Ej, let's go! Ja się cieszę, że to trafiłem. Jeszcze są takie rzeczy. Tych to już się raczej nie opłaca. Ale nie. Wydałem 1000 golda na te pojemniki. Niby dużo, niby nie, ale... To film fajną rzecz, więc w sumie się cieszę. Jeszcze tutaj mogę sobie zrobić, wymienić za 100. Oczywiście mój brat przeszkadza, więc nie mam co zrobić na to. Nic na to nie poradzę, myślę, że chociaż wam się będzie dobrze oglądało. A tak to spoko, skórko zjadzie, wypadł mi stąd. Otwórzmy sobie jeszcze jedno za drzazgi. Aha, awatar dostaliśmy, no to nieźle. No ale dobra. Tak, to jest Gites. No i możemy grać, a za ile bym go mógł, a za 100, dobra. To lecimy, to... Lecimy wbijać, tylko chcę jeszcze zobaczyć ulepszenia, jak tam moje. Dział za niedługo to, no i mamy 10, nie? Ale po przewodnika to już chcę, tak czy siak, użyję na 10 i jakiś ładniejszy kamuflaż. A więc szczerze, z przewodnika to już się cieszę. No i możemy lecieć w końcu, nie? Na 10 gramy. Oj, będzie ciężko. Cieszy mnie to, widzowie, że trafiłem rzecz, która za 1000 golda, niby dużo, ale ona jest nie bardzo. Chyba dużo więcej warta. W sumie będzie nawet po evencie, więc wiecie, nic nie poradzę, że mam takiego głupiego brata, no ale mówi się trudno. A najważniejsze jest to, żeby na razie zagrać gierka, nie przejmować się jakimś wysolem. Po co mi on w ogóle do życia jest, nie? Więc... Oj, my go na razie sobie fajnie przynajmniej pograjmy. A nie, że przez jakiegoś wysola będę musiał kończyć nagrywanie. Oj, to jest estupka. Oj, no odbiłem coś. Odbiłem, więc nieźle. Nie trafi nic stąd. Chyba, że jakoś bym tam zjechał. Może będzie ciężko. Zjechałem chyba w takie miejsce, że już nie utknąłem.
ale na to nie poradzę, chyba będę musiał stąd zjechać. Dobra. Dobra, lecę ogólnie. Ciekawe, czy się uda tą gierkę wygrać, ale tam jeszcze jest gość na ogrysku, więc mogę sobie użyć turbo i spróbować go jakoś zraszować, tego KPZ. O, już padł, dobra. Więc podjadę tutaj do nich tak czy siak. Chcę się pobić, a nie grać ich totalnie jakiś. Tylko chcę sobie powalczyć. Chcę spróbować porobić. Dobra. Oj. Co jest? Od kogo niby? Ej no, to jest bez sensu właśnie w tym momencie. Że ja ci, którzy we mnie strzelają, nie widzę, ale oni już mnie widzą. Bez sensu właśnie według mnie, ale dobra. Lecimy. Ciekawe, czy porobię, ale jak patrzę, jak ta lodówka to je ubija, no to nieźle. Co jest? A nice, rozwalamy ich tu. A na dwie jeszcze ją rozwalił. Nice. No i ten STB mnie wykończył. Krambank. Pada. Oj, pierwszy gościu, minus 1000 na jednym. To jest jakiś dobry gościu, więc raczej on tutaj kieruje cały zespół. No, kieruje tą lodówą. Dobra, ściągnął mi tam na luzie z tej góry. Też kiedy widzisz, co tutaj jedzie i susemka się klepie. To raczej na luzie. Oj, 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 dobra. Jeden za jeden, no i lodówka tutaj pomogła, no i Tyszkiewicz chyba go tam porobi od tyłu. Standard B, STB1 ucieka. Obrywa ciągle w tył i teraz Tyszkiewicz jeszcze mu zajmuje drogę. No, Tyszkiewicz raz strzelił, obrócił się, strzelił drugi raz, no i po czołgu. Oj, nie strzelił. Ale już za długa prosta i go tam sypnie. A, lodówka. No i lodówka z szyfragi GG, widać, że ogarnięty gracz nią grał. Więc GG. No i zwycięstwo, może za dużo w tej grze nie zrobiłem, bo grałem na dychy, ale w kolejnej gierce już się bardziej postaram. Dobra. Czy one się świecą, te kamuflaże? Ten jest taki średni, a ten... Ten też się w ogóle nie świeci, więc... Oba takie średnie są, nie? No ale mówi się trudno. Lecimy sobie tutaj, w karnecie nic ciekawego. Wy też nie, no to chyba Big Boss, nie wiem co to jest, ale zagrajmy w to. Oj, na dziesiątki mamy gościa, który ma 39 level, więc na goldowym S100, więc zobaczymy go w akcji, jak tutaj się spisze. Chyba obaj są w teamie, bo nie ma co chodzi, ale katalizator mam. No i go trzeba rozwalić, tak? W sensie... No nie, no i aż w tył obrywa. Nie, nie, nie. Conwayek, zostaw mnie. Ja
cię proszę, 50. Konwejek zostaw mnie. A cię proszę. Słabe opuszczanie wieży. Kurde. Jan i ja się odbiliśmy. Pech. Ja nie wiem, czy ja to mogę wybierać, czy jak, ale... Został, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Uszkodzili nasz zbiornik paliwa.
To jaki słaby ten tryb. Dodajmy standardowe. Dobra. Lecimy, widzowie. Nie wiem, czy mnie słychać, ale dobra, słychać mnie, jest, nie zepsuło się nagrywanie. Czekajcie chwilę. Dobra, już. Wpiąłem, odpiąłem i wpiąłem tak w razie czego, żeby mi się później tak nie stało. Ale tak to mnie słychać. Tak, dobra, słychać mnie, to git. No i lecimy sobie. Z gierką. Ej, dołączyło mnie podczas gierki. Dobra, lecimy. Dobra. Ile mam odcinka? 25 minut. No to ostatnia gierka i kończymy. Dobra, ja pojadę se w sumie. Odpalę se turbo, żeby tam do nich w ogóle dojechać. Jadę tutaj na przepychacz chyba, może coś tam podbijam tą wieżą.
No kurde. To nie chce mi zacząć celować. O, bo tym się celuje. Zapomniałem. Nie, 2-0 przegrywam, serio. O, o. Jak ja już widziałem tą jego wieżę, nie? No co jest? Może byś mnie nie blokował? Cepie Vesto. Tak cię mogę nazwać. Serio, że mnie wystawiacie? Dobra. Nie, obity, drugi obity. 3-4. Jeszcze jest cała szansa to wygrać. O, no nie. Straciliśmy moc w silniku. No, no. Nie ma szans. Tyle mogę powiedzieć. O, ja taki Tiger. On nie widzi. No nie, kto? Buzetka jakaś. Nie, nie mają buzetki. Kto mnie zabił? Nie wiem, ale. Dobra, dzisiaj taki odcinek szybki. Nie wiem, czy wam się podobał. Jeśli wam się spodobał, to subskrybujcie, lajkujcie. No i widzimy się w kolejnym filmie. To pa, pa.